Zagranik dodał film o Soulsach i ludzie płaczą, żeś miał ból dupy. No to ja w nas już go nie obejrzę, widzowie. A zrobię inaczej. Obejrzę go i go pochwalę. Żebyście mieli ból dupy w drugą stronę. Nie dasz rady pochwalić? Co ty gadasz, stary? Nie no, dobra, muszę to, stary, zobaczyć. Nie no, widzowie, no, nie odpuścicie. Zagrajnik nagrał film o Soulsach. I ludzie podobno mają już komentarze, są tam nawalone, że będę miał ból dupy, jak ja to obejrzę. Ja ostatnio oglądałem Zagrajnika, jakiś czas temu obejrzymy jego wideo. Dawno temu oglądaliśmy, no nie? Ja wam powiedziałem, że ja nadal mam neutralne podejście do Zagrajnika, ponieważ wiecie, dużo osób oglądając takie wideosy szuka jakiejś zadymy pomiędzy twórcami. A mnie nie interesuje to, widzowie, w ogóle. W ogóle. Mnie to nie interesuje. Ja dyskutuję kurwa o poglądach, a nie o tym, czy mi się podoba czyjś content, czy mi się nie podoba czyjś content. I dlatego ostatni film Zagrajnika, nie pamiętam co to było, ale ja pochwaliłem poprzedni widzowie film Zagrajnika, prawda? No ale dobra, zobaczmy w takim razie. Ale tak, żebyście mieli widzowie świadomość, no nie? To nie jest materiał na poddymienie. Wszyscy zadajemy sobie następujące pytania. Czy Soulsy to nadgry, a grający w nie gracze to Sigma? Simba! Zagrajnik TV. Ej, widzowie, ludzie używający określenie Sigma mi się kojarzą z dziewczynami, co określają wszystko horoskopami, nie? Jest, to jest tak paskudne określenie. Chłopie, jak są faceci, którzy określają wszystko mianem Alf, Bet, Sigm i całej reszty, to mnie na wymioty zbiera. Naprawdę, to są męskie horoskopiary, czyli ludzie, którzy próbują sobie dodać dodatkową narrację do bardzo podstawowych rzeczy i prawd życiowych. To jest chyba to masz mózg, kurwa, przypomnę. Ale masz 15 lat. Uwielbiam Soulsy, więc na pytanie, czy są to nadgry, bez zastanowienia odpowiedziałbym tak. Ba, Soulsy nie tylko uwielbiam, ale wręcz jestem wdzięczny za to, jak zmieniły mnie jako gracza i kurwa, jako człowieka świetnie. Też. Bo wiem, że zabrzmi to... Tak, jak coś to widzuje, to co wcześniej powiedziałem, to nie był roast strony Zagrajnika, nie? To wiecie, ogólnej mody na mówienie tego słowa, nie? No, tak zaznaczam. Żebyście tu nie szukali, widzowie, jakiejś zadymki. Niepoważnie, ale naprawdę jestem zdania, że to właśnie dzięki Soulsom mój charakter uległ znaczącej zmianie. Wcześniej łatwo przychodziło mi poddawać się wobec trudności, pozornie no nie do pokonania, zajebiście. A mój zapał był tak ogólnie słomiany. I przejawiało się to w najróżniejszych płaszczyznach życia, bo na przykład miałem tendencję do porzucania gier w trakcie, gdy robiło się trudno i generalnie sięgałem raczej po produkcję łatwych odbiorze. W związku z tym nic dziwnego, że kiedy Soulsy zaczęły się stawać popularne, od razu założyłem, że to nie gry dla mnie. Bo ani sobie z nimi nie poradzę, ani nie będę czerpać z nich frajdy, a w ogóle to po co się męczyć, przecież gry to ma być relaks. Jednocześnie jednak coś mnie do Soulsów ciągnęło. Ale wiecie co? Z tym argumentem, że gry to ma być relaks. Ja kontruję ten argument, no nie? Zawsze. Ale gry to może być relaks. Tylko nie każda gra będzie relaksująca. Stary, są relaksujące filmy, jakieś komedie romantyczne, filmy z Adamem Sandlerem, one są relaksujące. Ale macie też filmy takie jak Irreversible. Wiecie o czym jest kurwa Irreversible? I to, uwierzcie mi, to nie jest przyjemny film do oglądania. A można powiedzieć, że oglądanie filmów to ma być relaks. Ale stary, no nie. No nie każdy film jest relaksujący. Stylistyka i artyzm, to rzecz jasna. Nie można spłycić moim zdaniem całego medium do tego, że to jest medium rozrywkowe i ma ci cieszyć. Stary, no nie. No, ale poza tym, coś jeszcze, czego nie byłem w stanie nazwać. W końcu więc nawet taki śmierdzący od zawsze leszczy casual zdecydował się Soulsy przetestować, no i zachwyciłem się z miejsca. A i tak wtedy jeszcze nie kliknęło, bo od dwójki, na którą sam nie wiem już dlaczego padło na początek mojej przygody, ostatecznie się odbiłem, a mimo całego mojego zachwytu nad każdym aspektem tej produkcji, poszło rzecz jasno poziom trudności. Wtedy nie byłem jeszcze gotowy. Za to najwyraźniej zaszła we mnie jakaś zmiana przy okazji trójki. Albo faktycznie, przynajmniej na początku, była ona tą najbardziej przystępną częścią trylogii, bo w końcu zażarło. Początkowo z pomocą Maxioda i Ulisia, którzy stawiali sobie wówczas za cel nieść światom Soulsy, a potem już zupełnie sam zagłębiałem się w mrok trójki i ku własnemu zdziwieniu, mimo łez, potu, zgrzytania zębami i upokarzających porażek liczonych w tysiącach, padłem przed siebie. I bez cienia przesady. Trójkę skończyłem już jako trochę inny człowiek, a potem wróciłem do dwójki. Następnie ograłem jedynkę, Sekiro i Demon Soulsy, a na Elden Ringa czekałem już jak na gwiazdkę. Ale taką lepszą, bo mroczną i powodującą, że czasem masz ochotę zapłakać w ciemnym kącie z bezsilności. Nie wszystko w życiu ma być komfortowe. W komforcie się człowiek nie rozwija. Stres, presja czasu, potrzeba to też rzeczy, które są motorem napędowym rozwoju. Święte słowa. Święte kurwa słowa.
Weźcie, jak widzowie absurdalne by to nie było, jak dużo rzeczy zostało wymyślonych w trakcie wojny, gdy po prostu była ogromna potrzeba. Jak dużo, słuchajcie, elementów współczesnej medycyny jest związanych z makabrycznymi eksperymentami. Co? I ja wiem, że brzmi to zabawnie, bo w końcu to tylko gry, ale no tak, zawdzięczam im ogromnie wiele i jestem przekonany, że dziś jestem kim jestem w jakimś stopniu, także dzięki Soulsom. Całkiem sporym stopniu, jeżeli mam być szczery. Więc na zadane we wstępie pytanie, bez wahania odpowiedziałbym tak. Tak, tak i po trzykroć owszem. Soulsy to życie i powinien je zagrać każdy. Nawet jeżeli wydaje mu się, że to kompletnie nie są gry dla niego. Potem jednak przeczytałbym to głupie i tendencyjne pytanie, które wymyśliłem jeszcze raz i uznałbym, że moja odpowiedź powinna być jednak nieco bardziej rozbudowana. Bo mimo całej mojej miłości i szacunku, jakim darzę Soulsy, to uważam, że ani nie są one nad innymi grami, ani nie są od nich lepsze, ani nie należy im się jakiś większy szacunek. Jak żadnej innej grze w sumie. I nie mam nawet na myśli tak oczywistej rzeczy, jak fakt, że ja po prostu lubię znacznie więcej gier niż tylko Soulsy. I bez wahania, pośród najważniejszych gier w moim życiu, obok Soulsów wymieniłbym od choćby Super Mario Maker 2, Advance Wars, Death Stranding, Zelda czy Cyberpunka. Czyli gry zupełnie różne od siebie i diametralnie inne od Soulsów. Wiesz co, na przykład z Mario to bym się zgodził, bo wydaje mi się, że z Mario można wyciągnąć to samo co w Soulsach, no nie? I my tutaj tak jakby hiperbolizujemy te Soulsy na podstawie tego, do czego one nas są w stanie doprowadzić. Jak one nas potrafią zdyscyplinować, prawda? Taki Cyberpunk nie jest w stanie cię zdyscyplinować, ale takie Mario z drugiej strony już jest, prawda? A jednak... My tutaj nie patrzymy nawet na aspekt tych gier jako stricte medium, tylko my patrzymy na medium, jak w stanie jest nas wykształtować, prawda? Co jesteśmy w stanie z nich wyciągnąć. To równie wielkie mocy oddziaływania i darzone przeze mnie równie wielką estymą. Jednak mimo mojej miłości do Soulsów, nie powiedziałbym, że są to jakieś nadgry, także dlatego, że nie znoszę wywyższania się nad innymi. I choć sam zachęcam do ogrania Soulsów każdego, nawet osoby, które nazywają się największymi casualami, bo anuż kliknie, anuż doznają takiej przemiany jak ja i potem pokochają Soulsy całym serduszkiem, to jednak rozumiem doskonale, że ktoś może po prostu nie chcieć grać w trudne gry i basta. I wcale nie będzie go to czynić gorszym graczem. Bo może jestem zbyt wyczulony, albo wręcz zupełnie to sobie ubzdurałem, ale mam jakieś takie dziwne poczucie, że pośród fanów spore jest... Ty, ale... Bo ja nie rozumiem jednej rzeczy. Popatrz. Widzowie... Mam trochę wrażenie, że my tutaj wchodzimy w takie rejony safe space'a i udawania, że wszyscy są identyczni. Jeżeli macie LOLa, LOL, i macie gracza w Challengerze, i macie gracza w Goldzie, widzowie, który gracz jest gorszy? No ten w Goldzie jest gorszy i tyle. Jest gorszy w grę komputerową. I dochodzimy do takiego momentu, w którym zaczynamy udawać, że nie ma graczy gorszych. No kurwa, no są gracze gorsi. Możesz grać gorzej w piłkę, możesz grać gorzej w gry komputerowe. No, no niestety, no. To już... Ja jestem totalnym przeciwnikiem, wiecie, tworzenia takiego safe space'u i mówienia tak... Wynoszenia takich wniosków, że my wszyscy jesteśmy, wiecie, tak samo dobrzy we wszystko. No, jesteśmy ludźmi, no jednak różnimy się trochę od siebie, prawda? Osób, które czują się od innych graczy lepsi, dlatego że grają w Soulsy. W te tak wymagające i nieoczywiste Soulsy, zamiast jakichś tam banalnych gierek dla płynących z nurtem normików. Jak Mario. Ha, patrz, Grażyna, gra dla dzieci jakaś kolorowa. Ba, nawet w zagranikowej ankiecie wyszło, że aż 25% graczy uważa, że Soulsy to nadgry, a grający w... Ty, no ale tak generalnie ludzie, którzy widzą głębię w Soulsach, widzą tą samą głębię w takich grach jak Mario, przynajmniej mi się tak wydaje. Gracze są Sigma. I oczywiście, że duża część głosów musiała być ironiczna, bo i pytanie głupie, ale jednak coś zdaje się być na rzeczy. Zaznaczę jednak wyraźnie, że ja nie uważam, że fani Soulsów tacy są. Ba, jestem przekonany, że przytłaczająca większość graczy Soulsów to ludzie, którzy po prostu w te gry grają, kochają je i chcą się tą miłością dzielić ze światem. Bo od kiedy tylko gram w Soulsy, odskupionej wokół tych gier społeczności, spotkały mnie wyłącznie dobre rzeczy. I mam tu na myśli zarówno ogrom życzliwych rad, co przecież wpisane jest w całą mechanikę tych gier, jak i graczy przybywających na wezwanie potrzebują i dających z siebie wówczas wszystko, gdy potrzebna jest pomoc przy ubiciu wyjątkowo upierdliwego bossa na kodeksie honorowym graczy atakujących nasz świat skończywszy. Najpierw ukłona, a potem żadnych estusów, pamiętajcie. No i to specyficzne poczucie humoru graczy Soulsów, które uwielbiam. Czy to pies? Try fingers, but whole. No dobrze, ale czy Soulsy faktycznie są takie trudne? Przecież zresztą słyszymy, że wcale nie. Że ba, to łatwe gry są tak naprawdę. Banalnie łatwe, mordo. Trzeba się ich tylko nauczyć. No cóż, jako osoba, która ukończyła Dreamlinga na premierę, a tuż po powrocie po dwuletniej przerwie na okazję dodatku znowu dostawała oklep od byle napotkanych po drodze mowów, a co dopiero mówić o bossach, śmiem się z tym sądem nie zgodzić. Oczywiście jestem leszczem, a dla każdego trudne jest co innego i jeżeli ktoś mówi, że dla niego Soulsy trudne nie są, to nie są i koniec pieśni właściwie. Do
Doczepiłbym się wyłącznie do powtarzanego często zdania, że trzeba się ich tylko nauczyć. Bo jeżeli w ten sposób stawiamy sprawę, no to nic nie jest trudne, a to słowo nie jest w ogóle potrzebne. Budowa rakiety kosmicznej? Ziomeczku, spójrz mi na usta. To jest banalne. Trzeba się tylko nauczyć. Niech będzie. Ale najwidoczniej niektórych rzeczy trzeba się uczyć. No, trochę myślę, że różnica jest taka, że w Soulsy jedynie co musisz kupić i w nie zagrać się ich nauczyć, to do budowy rakiety kosmicznej potrzebujesz całego zespołu naukowców, prawda? Soulsy nie wymagają od siebie skończenia stary 5-letnich studiów i 5-letniego doktoratu przez grupę 500 osób. Wydaje mi się, że tutaj istnieje ta taka różnica. Może jestem czepialski, nie? Ale serio, wydaje mi się, że tutaj istnieje ta diametralna różnica. Że są rzeczy, które są trudne, ale no takie rzeczy jak budowa rakiety kosmicznej wymagają diametralnie wyższej ingerencji czasu. Dłużej. I tak, jedne gdy przejdziemy w biegu, za jednym podejściem, albo w ogóle nie ma w nich sytuacji, w których da się ponieść porażkę, a w innych, jak w Soulsach właśnie, nawet pierwszy, większy przeciwnik będzie stanowić nie lada wyzwanie. Więc dla mnie na przykład Ja chciałem wrócić do tematu z trywializowaniem bossów. Uważam, że miałem rację, tylko też nie do końca mnie zrozumiałeś, bo ty użyłeś argumentu, że mam wbić na DC, to zrobić, jak tak pierdolę, że to jest łatwe. Chętnie to zrobię, nawet teraz mam save'a, ale nie trzeba być piekarzem, żeby powiedzieć, że chleb jest chujowy. To odebrałeś tak, jakbym ujmował ci, że robienie no-hita slip-potami już jest łatwe. No nie jest, jest trudne, ale jest to zjebany poziom trudności, niż jakbyś się nimi bił. I też często mówisz, że lubisz stawać w roli adwokata diabła, żeby wchodzić w polemikę. Ja często też przedstawiam swój na czacie, zamiast podyskutować, co jestem ciśnięty. Jezu stary, nie zagrywaj, kurwa, kartę ofiary tylko dlatego, że kurwa ktoś kontruje to, co mówisz. No jeżeli boisz się wejść w ogień dyskusji, kurwa, publicznie, to nie wchodź w niego, a nie potem mów, że jesteś stary ciśnięty, no. To tak jakbyś powiedział, że danie jest chujowa, a szef kuchni ci powie, idź to zrób lepiej, a nie mówiłem, że jest łatwe, tylko że jest dalej. To nie, powiedziałeś, że jest to strywializowane. Stary, no już wiesz, nie rób tutaj dziwki z logiki, no proszę cię, stary. No mogę wejść w twoje wiadomości i powiedzieć ci, co dokładnie napisałeś, stary, no. Po czym powiedziałeś, że w sumie nie jesteś w stanie tego zrobić i czy dałbym ci 3 dni nauczenie się tego. I całość się opierała o to, że powiedziałeś, że coś jest banalne, że coś jest całkowicie strywializowane, a potem powiedziałeś, że jednak to nie jest tak trywialne, bo potrzebowałbyś 3 dni, żeby się tego nauczyć, no. I całość dyskursu toczyła się wokół tego, gdzie podawałem ci argument, że możesz powiedzieć, że zrobienie Dark Soulsów speedruna od rozpoczęcia ONS-a jest prostsze, bo możesz się tepać od samego początku na mapie, ale ty nie będziesz w stanie zrobić Sengage Skipa, bo będziesz się musiał tego nauczyć i zobaczysz, że twój czas wymagany na nauczenie się Sengage Skipa nie będzie posiadał żadnej korelacji do tego, ile ci to na jednym gameplayu przysporzy czasu. To jest ten problem, widzowie, tego, że wy widzicie, wy patrząc na te challenge runy, patrząc na no-hity, na speedruny, widzicie podejścia, w których to wyszło i wam się to wydaje proste, a nie widzicie w momencie, gdy ktoś się tego uczy i nie patrzycie na wszystkie próby, w których komuś nie wyszło. To jest ta różnica. Powiedz mi, dlaczego za każdy, wiesz, jeżeli zabicie Gatskin Duo slip-potami było tak strywializowane, to dlaczego na każdym podejściu, stary, aż nawet to zobaczę, nie? Dlaczego na każdym podejściu tam się robi gorąco? Zobaczmy to. Nawet nie wiem, czy... Zobaczmy. Gatskini. Zobaczmy, czy tu się, stary, zrobiło gorąco. Twoje buildy w Soulsach nie różnią się od buildów, które hejtujesz, ciśniesz po ludziach, że sobie ułatwiają rozgrywkę inaczej, po czym idziesz na radane i zabijesz go na kilka hitów? Przynajmniej kurwa nikt nie ściąga agro z bossa i muszę wszystkiego samemu uniknąć. Okej, no widzowie, no jeżeli uważacie, że to jest kurwa identyczny poziom trudności, nie ma problemu. Macie możliwość tak uważać, no nie? Jest to idiotyczne, że tak uważacie i brakuje tutaj logiki, której no nie jesteście w stanie wytłumaczyć, no ale możecie tak twierdzić, nie? Tak strywializowałem Radana, bijąc go na kilka hitów, że mając kilka tysięcy godzin w Souls-like'ach, walczyłem z nim 14 godzin. Faktycznie, kurwa. Zabiłem Radana, stary, po takim czasie, a on był strywializowany. Jeden, dwa, trzy,
4, 9, 14, 15. Wygląda trywialnie, nie? Aha! Nie! Kurwa, dlaczego za każdym razem na godskinach, którzy są tacy trywialni, zawsze robiło się gorąco? Kurwa, nie mam pojęcia, stary. Nie mam pojęcia. No. Wyzwanie Judeksa Gundyra podczas pierwszego podejścia do trzecich Soulsów to było wyzwanie i pamiętam, że ubicie bydlaka zajęło mi dobrze ponad godzinę. Okej, weźmy poprawkę na to, że no, jestem leszczem i nawet pomimo... Poprzedni czasy to zrozumiałem, że całego no-hita? Stary, widzowie, byliście przy tym. No, czy on teraz szyje argument względem tego, co było gadane kilka dni temu? No, stary, nie zrozumiałeś, że chodziło o całego no-hita. Jakbyś się, kurwa, w 3 dni nauczył robić całego no-hita, to byłbyś bogiem, stary, Soulsów, nie oszukujmy się. Tak, w 3 dni byś się, stary, nauczył robić no-hita, tak by było. Ukończenia większości Soulsów nadal popełniam ciągle te same błędy i nagminnie zdycham jak frajer, ale wciąż jestem zdania, że istnieje pewna różnica między grami From Software, a takim na przykład, no nie wiem, niech będzie Animal Crossing. Jeżeli któraś z tych gier możemy nazwać trudną, albo chociaż trudniejszą, delikatnie trudniejszą, mordo, no to raczej będzie to Animal Crossing, a co myśleliście? Codzienna chadówka, żeby spłacić nuka tego przeklętego lichwiarza, to nie są przelewki. Jajcowałem. Wiadomo, że to Soulsy są te trudne, bo przecież Animal Crossing to radość z życia i ciepła kołderka. Ktoś powiedziałby, że Animal Crossing to przecież nawet nie jest gra, skoro nie ma tam żadnych wyzwań. Serio, żadnych. Bo ani nie ma tam presji czasu, ani przeciwników, ani ryzyka utracenia postępu przez jakąś błędną decyzję, ani olbrzymich złoli, którymi miota jak szatani, którzy wycierają na mi podłogę, zmuszając nas do mierzenia się z nimi raz po raz, choć ogarnę nas. Ja bym się zgodził, że gra ma stawiać wyzwania. Dla mnie to jest podstawa gry komputerowej. Gra ma postawić przed tą wyzwanie. Dla mnie Animal Crossing to nie jest gra, serio. Nie wiem jakim mianem to określić. Jeżeli gra nie ma wyzwania, jeżeli gra nie ma jakichkolwiek wymagań, to nie jest konsekwentne z wizją gier komputerowych dla mnie. A to jest gra konsolowa, może dlatego. To jest, nie wiem, interaktywna animacja? Stary, zgodzę się? Może? Nie wiem. Nie mam pojęcia, jak to określić. Ale dla mnie to nie jest gra, no. No, luz totalny, chillera. A mamy chyba materiał na kanale, nie? Na temat tego... Wydaje się, że mamy materiał na kanale na temat stawiania wyzwań w grach komputerowych, ale nie pamiętam, jak się nazywa. A ja powiedziałbym, czym właściwie jest gra. Jedna z najbardziej ogólnych definicji jest tak bardzo ogólna, że możemy pod nią pociągnąć niemal wszystko właściwie. A już z pewnością niemal każdą grę, nazwijmy to komputerową, bo przecież niektórzy grają od choćby powiedzmy na ten przykład, no, na Switchu. Fajna konsolka, polecam. No bo cytuję. Czynnością o ustalonych zasadach, w której udział bierze jedna lub więcej osób, nazwać można nawet visual novelę, w której tą czynnością o ustalonych zasadach jest klikanie jednego guzika, żeby popchnąć fabułę do przodu. Doki, doki. A co dopiero mówić o Animal Crossing, czy nawet grze z banana. Dlatego zachęcam do samodzielnego zadumania się, czym właściwie jest gra. Jeżeli ktoś powie, że według niego gra jest wtedy, kiedy jest wyzwanie, to powiem, że to ciekawe. Szanuję takie spojrzenie na sprawę, ale sam uważam inaczej, a przede wszystkim, jak zdefiniować, co właściwie jest wyzwaniem? Moja definicja gry jest natomiast taka, że gra jest... Ja wam powiem, jak zdefiniować, co jest wyzwaniem. Gra musi dać ci możliwość przegrania. Jeżeli nie możesz w grę przegrać, to moim zdaniem to nie jest gra. Gra wtedy, musi ten wymóg przed tobą postawić. Musimy podejmować decyzje, które mają jakiekolwiek konsekwencje. Dlatego na przykład nie uznaję za grę Monopoly, bo cała zabawa polega tam na kupowaniu wszystkiego, na czym losowo zatrzyma się nasz pionek. Że decydujemy o tym, czy kupimy nieruchomość, czy nie, to iluzja, bo wiadomo, że trzeba kupować wszystko jak leci. No dobra, może przesadzam i przemawia przeze mnie odwieczna niechęć do Monopoly, ale praju, ależ ta gra jest głupia. Do wszystkich fanów Monopoly, którzy poczuli się urażeni moimi słowami, pragnę powiedzieć, że przykra sprawa. Znaczy, akurat oglądałem jakiś materiał na temat uczenia AI grania w Monopoly. Procentowo da się zminmaksować Monopoly. Wiadomo, tutaj główną podstawą będzie twoje szczęście, ale da się zminmaksować Monopoly. Nie lekceważę jej. W poniedziałek o 15 odniosę się do niej publicznie na konferencji prasowej. A także pozdrawiam mamę i Jaya. Ale wróćmy jeszcze na chwilę do kwestii trudności Soulsów. Otóż uważam, że rzeczy nie są trudne, dlatego że są obiektywnie trudne, cokolwiek by to miało oznaczać, tylko dlatego, że w danym momencie sprawiają nam trudność. To oczywiście może przeminąć. Nasze umiejętności mogą wzrosnąć, a trudne kiedyś rzeczy mogą stać się łatwe, ale raz, że w zależności od człowieka może to zająć mniej lub więcej. Nie wiem, widzowie, co wygadaliście, że będę jakiś wkurwiony na ten materiał.
fajną podstawę do dyskusji daje i zachęca widza do przemyślenia samemu wszystkiego. Więcej czasu i dwa, do momentu, by się łatwo, materiał. Albo chociaż łatwiej, może nigdy nie dojść. Bo znam ludzi, którzy nie tylko nigdy żadnych sorsów nie ukończyli, ale wręcz mimo szczerych chęci odpadli gdzieś na początku i to parokrotnie w różnych częściach. Dlatego właśnie boska istota zwana Hidetaka Miyazaki w swojej mądrości wpadła na pomysł, by dodać do sorsów i wszelkie zbroje oraz bronie. Zaklęcia przeróżne i wszelkie pływające istoty żywe oraz wszelkie ptactwo skrzydlate, co lata nad ziemią pod firmamentem nieba. Co? Żeby zadowolić jak największą grupę graczy, a nie tylko miłośników biegania na golasa z pałką w łapie, w sorsach od zawsze istniały więc różne ułatwienia. I Miyazaki widział, że to było dobre, tak. Więc Elden Ring zaoferował takich pomocy znacznie więcej, na czele z możliwością łatwego sformienia się jak świntuch, czy nawet przyzwania do walki duchów. Ułatwienia te są rzecz jasna z założenia opcjonalne, żeby trafić sorsową nowiną do jak najszerszego grona graczy, ale żeby przy okazji przypadkiem nie wkurzyć zbytnio starych fanów. Choć być może daremny był to trud, bo czasem odnoszę wrażenie, że ci wkurzali się na wszelkie zmiany w formule od czasu pierwszych Soulsów, mam wrażenie. Bo przecież były mniej hardkorowe niż Demon Souls. Że dwójka to zakała rodziny, wie każdy. Z kolei trójka to najsłabsza część trylogii, bo jest za łatwa i ma inny klimat niż jedynka. Co? Trójka jest za łatwa? Przecież trójka jest najtrudniejszą częścią trylogii. Jest najtrudniejsza do znowhitowania. Trochę mam takie wrażenie, że... tutaj celowo chce się narzucić narrację, że gracze Dark Soulsów są tak zamknięci, że siedzą i autystycznie powtarzają, że Dark Soulsy 1 są najlepsze i wszystkie inne są gorsze, ale no nie, ludzie są zgodni z tym, że trójka jest obiektywnie trudniejsza, nawet pod względem szerokości movesetu przeciwników jest po prostu trudniejsza. Chuj, Dark Souls skończyło się na Dark Souls. Okej, po pierwsze przesadzam i pewnie aż tak zaciętych fanów nie ma zbyt wiele, choć przysięgam, że natrafiłem na parę komentarzy utrzymanych w podobnym tonie. Po drugie, ja akurat uwielbiam każdą grę od From Software, między innymi dlatego, jak są od siebie inne. I nieco surowe jeszcze Demon's Souls i powolne, toporne, ale doskonale wyważone Dark Souls, które ostatecznie zbudowało dla całego gatunku fundament i zupełnie inny na każdym polu Dark Souls 2 i utrzymane w nieco barokowym klimacie, bardziej przystępne na początku Dark Souls 3 i arcytrudne Sekiro i w końcu Elden Ringa za cały jego ogrom, rozmach, piękno i wolność. Tylko Bloodborne'a jeszcze nie ograłem, ale naiwnie czekam na jakiś next-genowy update. Ale chyba niedługo przestanę czekać, bo ile można i po prostu przejdę w końcu tę grę. Na live'ie. Ale będziecie się ze mnie śmiać, jakim jestem lamusem, to niemożliwe będzie. Czymże jednak jest narzekanie starych fanów Soulsów na casualowego Elden Ringa wobec narzekania starych fanów Soulsów na casualowych graczy? Na tych to dopiero można wieszać psy. No wiecie, że leszcze śmią budować tankowne buildy albo w ogóle ubierać zbroję zamiast biegać na golasa jak czad. Że nie wspomnę o frajerkach grających czy zwykłych, tfu, oszustach, którzy używają magii. Że co? Albo samolot. Że są na świecie kreatury, które używają podczas walki. Nie no, akurat w DLC-ku magia to jest challenge. Ci bossowie są tak szybcy, że ten argument totalnie się spalił. Prochów duchów? A tak, rzeczywiście. Słyszałem o tych pozbawionych honoru pluskwach, ale tak mnie to wstrząsnęło, że wypadłem te informacje z pamięci. Żałosne. Przecież każdy wie dobrze, że korzystanie z prochów duchów to rujnowanie soulsowego doświadczenia, normalizowanie takich postaw pośród graczy, zwłaszcza tych, którzy przechodzą gry po raz pierwszy albo nigdy nie mieli do czynienia z żadnymi innymi soulsami, może prowadzić do groźnych konsekwencji. Na czele z tym, że będą się zbyt dobrze bawić, doświadczając gry dokładnie w taki sposób, jak im się podoba i nie poświęcając na idealne wyuczenie się każdego bossa tak dużo czasu, jak chcieliby jacyś anonimowi ludzie z internetu, którzy uważają, że to skandal! Nie jest kwestia tego, że ludzie uważają, że to jest skandal. To jest kwestia tego, że staramy się pokazać ludziom piękno w tym. Staramy się ludziom pokazać piękno w przegrywaniu. Dark Souls to była gra, która mnie nauczyła tego, że można czasami przegrać i mimo wszystko dobrze się bawić. Gry komputerowe nie polegają tylko na wygrywaniu. Może dlatego wy macie taką kruchą psychę w LoLu, bo oczekujecie od każdej gry wygranej. Wy przegrywacie grę w LoLu i zwalacie winę na to, że macie noob team i zastanawiacie się nad tym, co moglibyście zrobić lepiej. Tylko dlatego, że nie potraficie w sobie wytworzyć najprostszego mindsetu, który ta gra pluje ci w ryj i mówi ci, to ty jesteś tutaj problemem, a nie gra komputerowa. I staramy się to pokazać większej ilości osób. A ludzie zamykają oczy, zatykają uszy i krzyczą, nie słyszę. Ja jedynie chcę się dobrze bawić. A dla mnie zabawa to tylko wygrywanie. I potem wygląda tak, jak streamy z GTRP, gdzie każdy musi być stary szefem mafii, każdy musi być gangsterem i nikt nie potrafi przegrać. Nikt nie potrafi zagrać stary roleplaya, którym odgrywa rolę, nie wiem, sprzątacza albo sprzedawcy w Macu. Życie nie polega na wygrywaniu, wręcz przeciwnie.
Kwintesencją życia jest odnajdywanie się w chujowych sytuacjach i umiejętność wychodzenia z nich. W momencie, gdy zamykają się wszystkie drzwi, otworzenie okna i wyjście oknem. Im szybciej to pojmiecie, kurwa, tym łatwiej będzie wam się żyło. No niestety. Jak przefilozofowane by to nie było, no taka jest prawda. Nie ma nic gorszego, widzowie, niż nastawienie na to do życia, że zawsze ci będzie dobrze szło. Nie. Ale ja na przykład jestem stary i obecnie używam w Elden Ringu każdej możliwej pomocy. Uwielbiam wzywać na pole bitwy innych graczy, podziwiać ich skilla, zbroje i najróżniejsze buildy, no i rzecz jasna, jestem fanem całej tej soulsowej etykiety, z powitaniami i podziękowaniami po udanej walce. To właśnie w Elden Ringu po raz pierwszy w swojej soulsowej historii... No ale to, nie wiem, stary, przyzywasz... Chcesz grać w grę i chcesz przyzwać kogoś, żeby przeszedł grę za ciebie? No nie wiem, dla mnie to jest równoznaczne z obejrzeniem gameplayu na YouTubie. Chcę grać w grę, bo mnie interesuje, ale mimo wszystko przyzwę sobie kogoś, żeby przeszedł tą grę za mnie. No to jest tak, jakbyś grał ze starszym bratem i oddałbyś pada starszemu bratu. Gdzie to jest satysfakcja? Gdzie tutaj jest element ergodyczności gier komputerowych, który jest ich podstawą? Zacząłem też korzystać z magii i odkryłem, że to świetna zabawa jest. I że piekielnie miło rozwalać w końcu przeciwników i w taki sposób. Wreszcie, że jestem leszczem, to często i gęsto sięgam po pomoc prochów, duchów właśnie, a już zwłaszcza w arcytrudnym dodatku, jakim jest Shadow of the Earthtree, co prawdę mówiąc niewiele mi daje, bo jako się rzekło jestem leszczem, więc i tak dostaję łomot nieprzeciętny. No, patrz stary, jak wygląda gameplay z bossem, stary, no taki, no przecież to jest całkowite zaprzeczenie idei Soulsów, przecież to jest ominięcie podstawowej mechaniki i gry komputerowej, która polega na systemie iframesów i uczenie się movesetu bossów. Przyzywasz mimika i spamujesz jeden atak, no przecież ta gra się zmienia w Wiedźmina 3. No, wiesz. To jest tak, jakbyś poszedł do najlepszej knajpy u ciebie w mieście z piwem kraftowym, zamówiłbyś zajebiste kraftowe piwo za 30 zł, wyciągnąłbyś ku plecaka sok łowicz zagęszczony z malin i wlał tam 100 ml tego. No i kupisz kraftowe piwo za 30 zł, ale w ogóle nie rozumiesz, po chuj ty je pijesz. Możesz to zrobić, nikt ci tego nie zabroni. Chłopie, to jest tak, jakbyś poszedł i byś kupił giga drogą whisky za kilka tysięcy i wlałbyś do niej polokole, kurwa. Możesz to zrobić, stary, możesz to zrobić. Ale to po chuj wtedy kupować whisky stary za kilka tysięcy, a nie Golden Locha. Czajcie, o co chodzi? Może takie proste porównanie do jedzenia wam to przedstawi. No przecież możesz to zrobić. Nikt ci tego nie zabroni. Ale to nie ma sensu. Konsumujesz coś, co jest przeznaczone do konkretnego sposobu konsumpcji i ty to całkowicie omijasz. Tylko dlatego, bo ty chcesz to skonsumować. Ale takich przykładów jest multum, no. Ile razy spotkaliście się widzowie w gronie znajomych z facetami, gdzie jak często i gęsto mówi się o tym, że kurwa, whisky to jest stary, idealny alkohol dla faceta, nie? I kolesie piją tu whisky, nawet widzisz po ich mordach, że im to nie smakuje, ale społeczeństwo im to wmówiło, że whisky to jest, wiesz, alkohol dla mężczyzn i zapijają się tym, chociaż nie wiem, może równie dobrze woleliby się stary napić kukiri. Mam takie trochę wrażenie, że tutaj ludzie chcą na siłę skonsumować coś, że tutaj ludzie na siłę chcą skonsumować coś tylko dlatego, że jest to popularne. The Earthtree, co prawdę mówiąc niewiele mi daje, bo jako się rzekło jestem leszczem, więc i tak dostaję łomot nieprzeciętny. A do Mesmera miałem już jak dotąd 50 podejść i nadal lipa. Że jak śmiem grać, jak mi się podoba i że to bezczelność korzystać z mechanik zaimplementowanych do gry przez samych twórców? Wszystko jedno. Przeszedłem wszystkie poprzednie Soulsy bez magii i prochów i już nikomu nic nie muszę udowadniać. Pomijam fakt, że w kontekście Soulsów często dyskutuje się ciężko o bossach i poziomie trudności gry, a akurat ten aspekt nigdy nie był dla mnie w grach From Software najistotniejszy. To znaczy zawsze był szalenie istotny. Między innymi dzięki temu, jak trudne były to dla mnie gry, tak wpłynęło na moją osobowość, ale jednak tym, co niezmiennie robi na mnie największe wrażenie, są wykreowane w Soulsach światy. To, jaką opowiadają historię, w jak magnetyzująco enigmatyczny i ponury sposób to robią, to jak zachwycają wizją artystyczną. I to właśnie przemierzanie tych przepięknych, przedziwnych światów i eksplorowanie doskonale zaprojektowanych i najeżonych pułapkami lokacji, od zawsze uwielbiam w Soulsach najbardziej. A walki z bossami? Oczywiście uważam, że są świetne i zawsze stanowią piękne ukoronowanie kolejnych etapów, ale zdarza mi się je traktować jak smutną konieczność. Zwłaszcza, gdy podchodzę do... Graj w grę o biciu bossów? Powiedz, że picie bossów to jest smutna konieczność? Zagrajnik, serio. No serio. Totalnie stary, tego nie rozumiem. Totalnie stary, tego nie rozumiem. No nie wiem, to jakby zagrać stary w Castlevanii i powiedzieć, że... Kurwiały mnie te elementy metroidwaniowe w niej.
To jest smutna konieczność. Ori and the Blind Forest. A ten stary double jump, to chodzenie po ścianach, to pływanie w wodzie. To jest smutna konieczność. Niech po raz enty, a radość i satysfakcja z pokonania wyjątkowo twardego złola nierzadko równa jest u mnie uldze, że już koniec. No na tym to właśnie polega. To jest piękno tego. Właśnie, że pokonanie tego bossa staje się w pewnym momencie ulgą dla ciebie. To jest początek porozumienia, zrozumienia tego katarzis. Kurwa, wreszcie, udało się. To jest właśnie po to to robimy, dlatego uczucia ulgi. Tak już jest, żywot leszcza. Podsumowując, ten mój przydługawy i chaotyczny wywód. Tak, uważam, że Soulsy to gry z trzech miar cudowne. Dla mnie osobiście i dlatego są one tak wysoko w moim prywatnym rankingu, mimo że po tylu latach ja nadal tak naprawdę nawet nie potrafię w nie porządnie grać. Kocham je tak bardzo także dlatego, jak doskonale są one od zawsze wydawane. No, może niekoniecznie jeżeli chodzi o technikalia, bo choć dziś jest na tym polu znacznie lepiej, nadal pamiętam jak kiedyś legendarnie spartolone były petatowe porty gier From Software. Jednocześnie jednak zawsze były one wypchane zawartością po brzegi i na każdym kroku czuć było, że włożono w nie cały... Kurde, generalnie takie wrażenie, że to jest jeden z tych materiałów, który spłyca piękno gier komputerowych. Mówimy o szerokości doznań w grach komputerowych, tego jak może nas to kształtować jako ludzi, a finalnie to potem spłycamy do tego, że a, bo ja chcę sobie pograć w gierkę i chcę gierkę skończyć, nie? Jakby granie w gry było stare odhaczaniem kolejnej gry, którą przeszedłem i kolejnej, i kolejnej, i kolejnej. Nie rozumiem tego. To jest zatrzymanie się po prostu w progu, w którym widzisz koniec gry komputerowej. Dla ciebie ta gra komputerowa jest programem i nie jesteś w stanie pchnąć tej myśli dalej, zinterpretować tego, zrozumieć filozofii w niej, prawda? Serca, czego ukoronowaniem stał się w mojej opinii Elden Ring. Absurdalnie wielki, dopracowany i piękny. Bez żadnych mikropłatności, bez zawyżonej ceny, bez żadnych dziwnych trików. Po prostu, genialna gra. Która na dodatek dostała właśnie dodatek pod względem gabarytów i jakości wykonania powodujący opad szczęki. Że nie każdemu wszystko się w nim podoba? Jasna sprawa. Jeszcze się taki nie urodził, co by każdemu dogodził, ale osobiście jestem zdania, że nie ma lepszego gruntu do eksperymentowania z formułą niż DLC właśnie. Zwłaszcza takie przenoszące graczy do zupełnie ocyparowanej endgame'owej lokacji, w której założenie ma być łomot, płacz i zgrzytanie zębami. I choć sam jeszcze nie wiem, co do końca myśleć o Shadow of the Earth 3, bo jeżeli chodzi o poziom trudności, mam wrażenie, że dotarliśmy do progu bólu i nawet sięganiem po najróżniejsze pomoce niewielu takiemu mężczowi jak ja pomaga, to jednak już teraz widzę w tym kolejny przejaw twórczego geniuszu Hidetaki Miyazakiego, który zamiast stawiać na sprawdzone pomysły... Ale oni wydali, widzowie, 7 gier. DS1 miał DLC-ka, DS2 miały 2 czy 3 DLC-ki, 3 DLC-ki, czy 2, 3 DLC-ki. Dark Souls'y 3 miały 2 DLC-ki. Bloodborne miał 1 DLC-ka, Elden Ring dostał DLC-ka. Sekiro nie dostało DLC-ka, więc 5 na 7 gier dostało DLC-ka. Każdy DLC-k był trudniejszy. Czemu ludzie są zdziwieni, że DLC do Eldena jest trudniejszy? Ciągle szuka, kombinuje i dokręca śrubę, nawet jeżeli ma to oznaczać, że narazi się na gniew najbardziej oddanego dotąd grona fanów. Swoją drogą jestem zdania, że dzieło może się nie podobać, a krytyka zawsze jest pożądana, ale nie wyobrażam sobie, żeby kiedykolwiek mogło... Zagrajnik przyszedł Souls, ale czuję, że zrobił to z konieczności tego, aby potem o tym opowiadać. Nie zrobił tego z miłości do systemu walki, tylko odbębnił, bo były popularne. Daje mi to podobny vibe, no. Wzbudzić jakiekolwiek negatywne emocje wobec jego autorów. Jeżeli zdarzy się, że ukazana nam wizja do nas nie trafi, nawet jeżeli wszystkie dotychczasowe dzieła pokochaliśmy, to chyba trzeba po prostu przyjąć, że bywa i tak. Czasem po prostu nie nadajemy na tych samych falach. I cieszyć się, że choć może akurat to dzieło nie było dla nas, twórcy mieli pełną twórczą wolność, by... Ja uważam, że wiele ludzi nie lubi gier, grają, są więzieni przez systemy nagród. Kurwa, to jest ciekawe stwierdzenie, no. To, co im w duszy grało. I wykorzystali ją. Nie, no ja mówię o grach Souls-like'ach, no wiadomo, że oni mają Ardmore Core'y też, prawda? A przynajmniej ja tak postrzegam dodatek do Elden Ringa. Wracając jednak do tematu. Tak, uważam, że Souls'y są cudowne. Dla mnie osobiście. I tyle właściwie. A choć zachęcam każdego, żeby dał Soulsom szansę, bo jestem pewien, że jeżeli się przełamie, przeżyje dzięki temu fantastyczną przygodę, to ostatecznie nadal są jednak tylko gry. Gry, gierki, giereczki, których spokojnie... Ale czemu stary kanał o grach komputerowych spłyca gry do bycia tylko grami? Jest sens, no. Właśnie o to chodzi, że doszukujemy się w grach czegoś więcej. To jest przepiękne medium. Tak jakby powiedzieć, że stary film to jest tylko film. Pies andaluzyjski to tylko film. To nie jest pierwszy surrealistyczny film, który mógł wyznaczyć nam nowe rejony do eksplorowania, prawda? Nie, to jest
Tylko film, nie można tak spłycać, stary, medium artystycznego. Stary, tylko czymś, to jest, nie wiem, stary, jedzenie. Ale nawet w pierdolonym jedzeniu jesteś w stanie odnaleźć jakąś drugą głębię, prawda? Bo nie jemy codziennie zestawu witamin i nie suplementujemy swojego ciała w takiej formie, żeby po prostu nie umarło. Tylko faktycznie, nawet w rzeczach, które są na pozór trywialne, dostrzegamy głębie i szukamy w nich elementów artystycznych, prawda? To tylko obraz. Nie, to jest sztuka. Gry komputerowe to jest sztuka wyższa, która wymaga większego zrozumienia. Nie można spłycać stare elementu kulturowego do słów, to tylko jest jakaś podstawowa rzecz. No nie, stary. Mona Lisa to nie jest tylko obraz. Dark Soulsy to nie jest tylko gra. No niestety, takie podejście, no to jest podejście osoby, która jest całkowicie niewrażliwa na sztukę, na rozwój, stary. No, mnie osobiście to boli. Serio, boli mnie to. Boli mnie to, że będąc graczem, który poświęcił całe swoje życie gram komputerowym, który tworzy kanał w oparciu o gry komputerowe i chce wam pokazać większą głębię z nich płynącą, prawda? Spotyka się z drugiej strony z twórcą, który mówi, to są tylko gry komputerowe. Czyli co, to są tylko gry komputerowe, które są dla ciebie na przykład medium do zarabiania pieniędzy? Chwila, Amanda, wiesz? Skończę tylko oglądać zaraz. No nie, no jak... Moim zdaniem to nawet daje taki niefajny vibe, jak ktoś, kto zajmuje się na co dzień grami komputerowymi, tak jak Zagrajnik, mówi, że to są tylko gry komputerowe. No wyobraźcie sobie, że na przykład Tarantino, Polański, stary Fincher powiedziałby, to są tylko filmy. Czego ty się, stary, doszukujesz? Czego ty się doszukujesz w Siódemce? Czego ty się doszukujesz w Natural Born Killers? No nie? Czego ty się, stary, doszukujesz w Kill Billu? To jest tylko film o przemocy. To jest nic więcej, nie? Czego ty się, stary, doszukujesz w Mindhunterze? Są tylko filmy, stary. No nie. Czego ty się doszukujesz w Pianiście? Stary, to jest tylko film. To jest tylko film. Można nie chcieć ogrywać, uważać je za zbyt trudne, a nawet ograć i stwierdzić, że kicha straszna w sumie. Albo grać magiem, czy przyzywać prochy duchów i tak dobrze się bawić. Serio, oni tego nawet nie sprawdzają. A czy gracze grający w Soulsy są Sigma? Jak dla mnie to po prostu gracze, którzy lubią Soulsy, a tak w ogóle to ja nawet nie wiem, co znaczy Sigma, bo jestem starym łysym dziadem. Żartuję. Sigma to są ludzie, którzy grają w Danganronpę. A czym Soulsy są dla was? Podzielcie się koniecznie swoją przygodą, a jeżeli podobał wam się ten film, śmiało zostawcie łapkę w górę. No i cóż, trzymajcie się. Kurde, nie wiem. Mam wrażenie, że film dobrze się zacząłby być podstawą do dyskusji i wysnucia takiej tezy, którą widz sam interpretuje, a zszedł w rejon... Pierwsza połowa filmu daje ci możliwość własnej interpretacji, a druga połowa filmu ci to spłaszczy i mówi, okej, to co pomyślałeś, to tak nie jest, to są tylko gry komputerowe. A tylko filmy, tylko książki, tylko obrazy, tylko jakaś muzyka, to tylko życie, stary. Wiesz, to tylko relacje z innymi ludźmi, to tylko praca. Gdzie w tych rzeczach, widzowie, pojawia się element, prawda, który sprawia, że coś staje się czymś więcej? Kto go kuznacza? Ja nie wiem.